Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co Ci grozi za jazdę bez uprawnień? Szczególnie chodzi o kategorie motocyklowe. No dlaczego motocyklowe? Ponieważ najczęściej właśnie motocykliści zwlekają do ostatniej chwili, jeżdżą latami bez uprawnień, bez tego nieszczęsnego prawa jazdy kategorii A. I wszystko było cacy do niedawna, kiedy no, zdarzało się, złapał Cię policjant, czy tam jakiś inny ciekawy pan i dostawałeś jedynie grzywnę, jeździłeś dalej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ostatnie zmiany przepisów wprowadzone przez nasz kochany rząd, mówię kochany, który jest na chwilę obecną, no niestety chcą wydrenować kieszenie kierowców, masz motocykl, to masz czego zapłacić i niestety, no, nie jest zbyt ciekawie. I w tej chwili za kierowanie pojazdem bez uprawnień dostaniesz karę grzywny, ale w porównaniu do tego, co było wcześniej, mogą Ci również orzec zakaz prowadzenia pojazdów. O tym będzie decydował sąd. No, co tam sąd zadecyduje, to zadecyduje, ale zawsze już będziesz miał jakiś wyrok sądowy i już jakieś takie obciążenie, jeżeli chodzi o niekaralność. Także powtarzam, poprzednio to była kara grzywny, teraz już trafiasz ładnie do sądu. Może być sytuacja, że miałeś zabrane prawo jazdy na takiej drodze administracyjnej, robi to starosta, w tej chwili to już jest to słynne przekroczenie o 50 km w terenie zabudowanym. No i co? No wtedy oczywiście też zostaniesz ukarany grzywną. A czemu by nie, prawda? No bo się starosty ładnie nie słuchasz. Ale oprócz grzywny może być to ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności nawet do lat dwóch. I oczywiście nasze niezawisłe sądy, wiedzące co mają robić, co władza im każe robić, oczywiście mogą Ci zakazać prowadzenia pojazdów, czyli w tym przypadku motocykli. Natomiast oczywiście nie byłby rząd sobą, gdyby nie wymyślił Ci jakieś dodatkowe kary. I tutaj taką ciekawą karą jest usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela. No, czy to motocykl, czy nie motocykl, ale taki pojazd będzie obligatoryjnie zabierany na koszt jego właściciela, jeżeli jako kierujący nie będziesz miał uprawnień do tego prowadzenia. Mówię tu o kategorii jeszcze raz A, ale to czasami mogą być to jakieś kategorie B1 u młodocianych, czy inne. I nawet Ci chyba nie muszę mówić, że firma, która odholuje Twój pojazd, będzie wybraną przez policję na drodze przetargu najdroższą firmą w okolicy. I dlaczego to mówię? Byłem ostatnio w szkole jazdy, motocyklowej szkole jazdy Euforia we Wrocławiu i co mnie zdziwiło, 70% kursantów to są motocykliści, to są przyszli motocykliści, ale z tych 70%, 70% są to kandydaci do prawa jazdy kategorii A czy A2, którzy już jeżdżą, którzy już sporo jeżdżą i jakoś zaczyna do świadomości ludzi dochodzić, że no, jeżdżąc bez uprawnień narażasz się po prostu na bycie przestępcą. I to nawet nie wtedy, kiedy popełniłeś jakiś wypadek drogowy, nie mając tego prawa jazdy, bo naprawdę wtedy Cię nie żałuję, jeżeli zrobiłeś krzywdę komuś czy sobie, jeżdżąc bez prawka, ale wtedy, kiedy jeździsz jakąś tam polną drogą czy inną, wydaje Ci się, że jest wszystko cacy, bach się tu zatrzymuje policjant, od razu kieruje sprawę do sądu, no i jesteś od razu przestępcą. No nie twierdzę, że Cię tam od razu wsadzą do pierdla, że tak powiem, żebyś odsiedział, prędzej będą to jakieś zawiasy, ale no, naprawdę sprawa nie jest ciekawa. Także wniosek mam tylko jeden, zapisz się do jakiejś szkoły motocyklowej w swoim terenie, zrób to prawko, nie jeździ bez uprawnień, naprawdę kary są dosyć solidne. Jeżeli chodzi o Wrocław, polecam tutaj szkołę mojego znajomego, byłego zresztą policjanta Jurka. W tej szkole sam zrobiłem prawo jazdy kategorii A, jeżeli facet typu 50 lat potrafił zdać, fakt, że nie za pierwszym razem, to pewnie Ciebie czeka to samo, czyli nie rób tak jak ja, nie zdawaj za czwartym razem, zdaj za pierwszym, ale zrób te uprawnienia
na prawo jazdy kategorii A, czy jakiekolwiek inne, jeżeli chcesz uniknąć dosyć surowych kar, a grzywny niestety troszeczkę wzrosły i mała pociecha jest z tego, że wspomogą budżet, prawda, że wspomogą tam becikowe, czy tam inne jakieś zasiłki dla bezrobotnych, czy innych osób w potrzebie, oczywiście kosztem nas, kierowców, czyli kierowców takich jak ja, kierowców takich jak ty. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.